Witam serdecznie. Kikowy szlak, Słubickie Łąki, 13 grudzień 2011. 30 lat mija dzisiaj od pamiętnego poranka bez teleranka. 30 lat, prawda? A pamiętam, jakby to było dopiero teraz, prawda? Dopiero przed chwilą. Czas pędzi niesamowicie, niesamowicie. To już 30 lat, niesamowite. Dzisiaj kilka słów na temat tego, że nasze marzenia, droga do marzeń biegnie poza strefą komfortu. Droga do marzeń biegnie poza strefą komfortu, leży poza strefą komfortu. A no tak to wygląda wszystko, prawda, na tym świecie, że wszystko, co łatwe i proste, lekkie i niby przyjemne, bo tak się często mówi, do czego się człowiek przyzwyczaił, że to jest przyjemne, fajne, prawda, chociaż wewnątrz czasami nie trawi tej monotonii jakiejś tam, prawda, czegoś takiego mało kreatywnego. Przyjęło się mówić, że to jest okej, że fajnie, prawda, że wszystko się świetnie dzieje, okej, prawda, chcielibyśmy może jakichś zmian, ale właściwie czekamy, że jakieś rządzenia losu te zmiany spowodują. Tymczasem prawda jest taka, że nasze marzenia, droga do naszych marzeń właściwie zaczyna się poza strefą komfortu. Ewidentnie poza strefą komfortu. Ta strefa komfortu to nasze wewnętrzne więzienie, bo tak bym nazwał tą strefę komfortu. To nasze absolutnie wewnętrzne więzienie. To takie właściwie nasze nie mogę, nie teraz, nie powinienem, nie dla mnie, następnym razem, prawda, jak się, prawda, lepiej przygotuję i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To nasze więzienie, a te właśnie wszelkie wymówki to takie kraty w tym więzieniu, prawda, które nie chcą nas wypuścić gdzieś poza, dalej, to znaczy nie chcą nas wypuścić. To my mamy klucz, my możemy to otworzyć, ale żeby otworzyć to nasze wewnętrzne więzienie, żeby wyjść poza tą strefę komfortu, musimy podjąć decyzję, musimy mieć marzenie na tyle mocne, na tyle nasze, na tyle silne, żebyśmy byli gotowi tą strefę opuścić. Opuścić, a mówiąc szczerze, to tak naprawdę ją rozszerzać, bo prawda jest taka, że ta droga do marzeń biegnie poza strefą komfortu, ale jednocześnie tą strefę komfortu rozszerza. Każde nasze podjęte działanie, każde nasze zrobienie czegoś nowego momentalnie rozszerza tą strefę komfortu, jeżeli będziemy oczywiście powtarzać, jeżeli będziemy kontynuować, jeżeli będziemy wypracowywać sobie zupełnie nowy nawyk na tej podstawie. Czyli droga do marzeń biegnie poza strefą komfortu, nie ma żadnej wątpliwości. Musimy z tej strefy komfortu naszego wyjść. A najpierw po prostu na chwilę wychodzić, możemy zaraz do niej wracać. Potem częściej wychodzić, a potem już po prostu wychodzić na bardzo, 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 ale to bardzo długo. Dlatego, że tam zaczynają się drogi do naszych marzeń. Nigdzie indziej, tylko tam. Ludzie, którzy mają wielkie sukcesy, wychodzą poza strefę komfortu bez względu na swoje samopoczucie. Nawet kiedy mają kiepskie, złe samopoczucie, podejmują decyzję, żeby wyjść poza tą strefę komfortu i właśnie to wyjście powoduje, że mają już dobre samopoczucie, prawda? Czyli jest to troszeczkę taka samonapędzająca się maszyna, prawda? To nasze wychodzenie poza strefę komfortu, jeżeli marzenie jest mocne, jeżeli mamy takie nastawienie, że naprawdę to, do czego dążymy, jest dla nas ważne. Jest ważne i wiemy, dlaczego jest dla nas ważne, prawda? Potrafimy to w jakiś jasny sposób określić. Wtedy to wyjście poza tą strefę komfortu jest dużo łatwiejsze. Daje nam naprawdę bardzo dużo satysfakcji. I potem ta strefa komfortu jest już szersza, już jest większa, prawda? I nawet można ją później już nawet nie nazywać strefą komfortu, bo to byłoby może błędne. To już jest taki obszar naszego działania, obszar, w którym się bardzo dobrze poruszamy, w którym się bardzo dobrze czujemy, w którym po prostu walczymy, prawda? Ale tak w naszym życiu będzie, że realizując swoje marzenia każdego dnia, każdego miesiąca, każdego roku będziemy potrzebowali naszą strefę komfortu poszerzać. To się nigdy nie skończy. Absolutnie nigdy się nie skończy, dlatego że ta strefa komfortu jakby określa działania, jakie jesteśmy w stanie podjąć tu i teraz. W takim stanie umysłu, jaki mamy, przy
nas takich, jakimi jesteśmy, prawda? To jest to jakby limit tej strefy komfortu. Każde wyjście poza, każde wyjście dalej, ale to jest wejście na drogę do realizowania marzeń. Marzeń, które sobie ustawiliśmy, które chcemy zrealizować, które są dla nas ważne. One powodują, że jesteśmy gotowi poza tą strefę komfortu wychodzić bardzo, bardzo, bardzo często. Myślę, że to tyle dzisiaj.